Cześć, witam. Tutaj Tomek, Rowerowe Tripy. 18 lipiec, godzina 10:20. Chciałbym Was dzisiaj zabrać na kolejnego tripa, dwudniowego tripa. Jadę dzisiaj z mojej miejscowości Bachusz do ruin Zamku Sobień. Te ruiny położone są za miejscowością Sanok w okolice Zagórza. Chyba to jest najbliżej jakaś wioska, Załóż chyba się nazywa. Mam z mojej miejscowości do tych ruin około 56 km. Nie jest może daleko, ale nie planuję dzisiaj jakiejś dużej ilości kilometrów, bo znowu straszą burzą. Około 13-14 ma zacząć padać. Padać 4 godziny, także nie wiem, pewnie jak im się pogoda sprawdzi, będą przestoje. Także no. Wolę krótszą trasę w razie czego, żeby się gdzieś schować, przeczekać ten deszcz. Planuję gdzieś tam się w okolicach tych ruin przespać w lesie. No i jutro z rana wrócić, bo jutro około południa, nawet wcześniej przed południem znowu zapowiadają deszcz, także no nie rozpieszcza nas tego roku to lato. Chcę wrócić jutro do południa, poza tym po południu mam inne plany. Także no nic, zapraszam na film. GPS cały czas mi pipka, bo wyznaczoną mam trasę gdzie indziej, ale jadę lekkim skrótem, tutaj moje okolice znam. Jest, że tak powiem, budują obwodnicę Dynowa, także jadę taką obwodnicą. Jeszcze ta droga nie jest oddana do użytku, ale spokój, jest fajny taki bity shooter. Sam raz nagramy. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na szerokim kącie, ale piękna aleja starych drzew. Zero natężenia ruchu. Super trasa. Asfalt dobry. Temperatura idealna ze 21 stopni. No troszkę wiecznie, ale fajnie. To jest fajne w rowerach gravel, że pozwalają ominąć drogi po dużym natężeniu ruchu i cieszyć się przyrodą. Na szosie tutaj to pewnie bym sprychy pourywał. Jednak te obręcze w gravelu są dużo mocniejsze. Wiem, bo jechałem kiedyś tą trasą i w tej okolicy szosą jechałem. Po tej drodze kiedyś, oj, urwałem sprych, jedną czy dwie nawet. Nie mówiąc już, że zero komfortu na takiej cienkiej oponie.
Ale kurwa, była mulda. Nie wiem, czy obręcz nie uszkodziłem. Jechałem rozpędzony z górki. Wiem, około 50 na godzinę. A tu nagle taka mulda. Taki garb na drodze. Ani znaku ostrzegawczego. Fakt, że to bardzo boczna droga. Mało uczęszczana. No ale jakiś znak powinien być. Myślałem w pierwszej chwili, że uszkodziłem obręcz, ale nie. A teraz mnie tak nawigacja prowadzi. Ciekawa trasa. Nie ma nudy. Ale przynajmniej trochę cienia, bo się zaczyna robić ciepło. O, spore podjazdy. Kamerka wypłaszcza, ale robi się spore nachylenie. Ale grałeś się taki dróg nie boi. Tutaj jest ostrzeżenie, że nierówności poprzecznej. Jestem w miejscowości Chłomcza. Zostało mi jakieś 15 km do Sanoka. Tutaj sobie zrobię małą przerwę, wypiję kawkę. Głodny ja nie jestem, to na razie obiadu nie będę robił. Po drodze zjadłem na stacji benzynowej hot doga. Zrobię sobie później obiadek, ale kawka musi być. Ładne te stawy. Będzie deszcz czy nie będzie deszczu? Miało zacząć padać o 13. Już jest 20 po 13. Deszczu na razie nie ma, coś się chmurzy. No zobaczymy, może wiatr zgoni te chmury. Sanoku, zostało mi do celu 13 km, ale na razie przeczekam tutaj w Sanoku, bo słychać, zbiera się na burzę. Nie chcę, żeby mnie tam w trasie złapało. Później będzie taki, że tak powiem, nie będzie się gdzie schować. Tutaj przeczekam, zjem sobie obiadek i zobaczę, jak się sytuacja rozwinie. Czy przejdzie bokiem ta burza, czy będzie lało. Zatrzymałem się w Sanoku na obiad. Taki przymusowy obiad, bo tak się zachmurzyło, zaczęło lać. Także z mojego spania w lesie pewnie nici. Trzeba będzie gdzieś w pobliżu Sanoka albo w Sanoku znaleźć nocleg. Jak przestanie padać, mam jakieś tam 13 km do ruin zamku Sobień. Podjadę, zwiedzę i wrócę na nocleg do Sanoka. No nic, plany ulegają zmianom. Aura popsuła. I na zmiana planów, przestało padać. Jadę jednak do ruin zamku Sobień. I pewnie tam gdzieś będę szukał noclegu. Mokro jest, no ale... weekend jest i w okolicach Sanoku i w okolicach Sanoka tylko zostały bardzo takie drogie noclegi od 120 w górę, także wolę się przespać w lesie. Za darmo. Dotarłem. Prawie. Jeszcze wspinaczka pod górę. Po schodach z rowerem. I będę na miejscu. Najgorsze przede mną. Podejście po stromych, śliskich schodach drewnianych z rowerem. Udało się wyspinać po mokrych, drewnianych schodach z rowerem. Pewnie kamerka wypłaszcza, ale no jest tutaj stromo. Dobra. Idę zobaczyć, jaka jest tam panorama na rzekę San w dole.
bez komentarza. Miało już dzisiaj nie padać. To będzie dzisiaj mój nocleg. Jest w lesie tak mokro, kapież, że przy zamkniętym barze będę spał. Spanie przygotowane. Kończę piwko i idę spać. Dzień dobry, 19 lipca, godzina 6 rano. Zabieram się za śniadanko. Dzisiaj na śniadanie płatki, musli. Płatka, oczywiście kawka. Dobrze, że nie spałem w lesie, tylko tutaj na tarasie. Tak w nocy lało. Tak jest mokro w lesie. Bym był cały wybłocony. Tutaj też nie mogę powiedzieć, że się wyspałem, ale odpocząłem. Zobaczcie, jak pięknie. Woda paruje. Jakie piękne widoki. Jeszcze, żeby słoneczko zaświeciło, to już by była bajka. Ale i tak jest ślicznie. Szeroki kąt. Zoom by się przydał, ale jest pięknie, naprawdę. Wczoraj pod wieczór było tutaj bardzo dużo turystów. A jest godzina która? Siódma. I puściutko. Dlatego warto rano wstawać. Nie dość, że nie ma turystów, to jeszcze jest takie piękne światło z rana. Cudnie jest. W takich pięknych okolicznościach przyrody pożegnam się tutaj z wami. Czeka mnie jeszcze powrót do domu. Już nie będę w czasie powrotu kamerował, bo muszę szybko wrócić do domu. No i co? Zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, pisania komentarzy. No i co? Do następnego. Cześć!